Serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam mój monitor, na którym tutaj gram na PlayStation 4. No, ten materiał tutaj powstał. Dużo widzów mnie prosiło o taki materiał. Jeszcze, żebym pokazał Wam kawałek tutaj mojego pokoju tutaj, jak to można powiedzieć, pokój dla gracza. Jeszcze nie jest w pełni gotowy ten pokój gracza, jeszcze brakuje tam paru elementów. Jak już będzie cały gotowy, to cały Wam ten pokój tutaj pokażę, jak on tutaj wygląda oraz jak tutaj te wszystkie urządzenia podłączyłem pod monitor. Każde z tych urządzeń jest podłączone. Dobrze, przejdźmy teraz tutaj. A widzicie, że tu brakuje mojej PlayStation, tej dwójki Slima, co malowałem. Akurat zaraz Wam pokażę, gdzie to PlayStation dwójeczka Slim jest. Dwójeczka Slim jest tutaj w dużym pokoju razem z tą białą PlayStation tutaj czwóreczką. No nieraz tam sobie podłączam, jak młody śpi, to gram sobie tutaj w dużym pokoju. No zresztą zobaczcie, jak ja mam tutaj mogę grać, jak tu teraz jest. To nie jest pokój gracza, tylko teraz się zrobił z tego pokój zabaw tutaj. Akurat widzicie, mój syn zrobił sobie tutaj pole manewrowe. Porozmawiamy trochę o tym monitorze. W tle wrzucę Wam materiał z testu, w którym wziąłem dwie Neostrady 80. Do jednej tutaj podłączyłem konsolę jedną, do drugiej drugą konsolę i przetestowałem, jakie są tutaj opóźnienia między tymi dwoma tej konsolami. Zobaczycie zresztą na ekranie specjalny taki, no, zamontowałem w padzie przycisk, żebyście widzieli, jakie są tutaj różnice. Cały ten materiał, jak chcecie obejrzeć tutaj z testem, jakie są opóźnienia, jakie są lagi, przykładowo tutaj w grach FPS, w opisie tutaj filmu Wam wrzucę cały ten link, a tutaj takie urywki Wam wrzucę, bo nie wiedziałem, co Wam tutaj wrzucić jako tło podczas gdy będę opowiadał tutaj o tym monitorze. Model monitora, którego tutaj widzicie, jest to Benku XL 2720Z. Ten monitor kupiłem 3 lata temu. Czym się kierowałem tutaj przy zakupie tego monitora? No głównie chodziło mi tutaj o monitor do grania w gry FPS i wyścigówki. No to w takim przypadku najważniejszym takim elementem jest tutaj czas reakcji i input lag. Tutaj na kanale był taki materiał, to jest z otwieraniem pudełka 3 lata temu, ale ustawiłem taki film prywatny, ponieważ tam umieściłem tam wizerunek swojej córki i mówi, nie chciałem tego i jest ten film prywatny. Może jakieś tam elementy, raczej urywki z tego filmu Wam tutaj wrzucę. I tak samo tutaj w tym filmie pokażę Wam taką stronkę, gdzie sprawdzić, jaki tutaj monitor ma input lag. Input lag też można zmierzyć samemu, ale to drogo wychodzi, ponieważ urządzenie do mierzenia input lag kosztuje w granicach 500-600 zł. No i też nie pokazuje tego idealnie. Dlatego na przykład na firmy sprzedające monitory czy telewizory nie pokazuje tej informacji, ponieważ jest za duży błąd, no, tutaj w obliczeniu tego input lag. Bo przykładowo macie na pudełku pokazane, że ten czas reakcji waszej matrycy jest 1 milisekunda. I producent, informując o tym, no może 10% plus minus się 10% plus minus się pomylić. W przypadku input lag przy mierzeniu tego opóźnienia, no wychodzą różnice od 10 milisekund, nieraz nawet do 25 milisekund, czyli to jest więcej niż 10%, i producent według prawa takiego elementu nie może, takiego informacji nie może tutaj umieścić na pudełku, no ponieważ mógłby wprowadzać tutaj w błąd kupującego. No takim urządzeniem mierzyłem ten to oto monitor. Na stronie jest pokazane, że ma opóźnienie rzędu 10 milisekund. To jest w zależności, w którym miejscu badacie tutaj ten input lag. No to im wyżej tego monitora będzie mniejszy, i w zależności, jakie te opcje ustawiałem na monitorze, to ten input lag w najlepszym takim położeniu, gdzie ten monitor był ustawiony tylko pod granie, no wykazywał tutaj na teście 10 milisekund. Przy takim najgorszym tutaj wypadku sięgało to do 20 milisekund, czyli no, czyli takie informacje na pudełku producent nie mógłby umieścić, bo jest za duża ta rozbieżność. I raz wychodziło tak, raz wychodziło tak. No ten input lag może być nawet, nieraz może być większy podczas tutaj grania, przy szybkiej zmianie tutaj
przetworzenie informacji na nasz procesor od tutaj monitora. Przy dużym takim, jak można powiedzieć, ciągu informacji też ten input lag może się zwiększyć w przypadku tutaj grania. Teraz tak, co opcje tego monitora nam tutaj dają? Powiem Wam tak, wcześniej korzystałem tutaj, jak dojedziecie, to się fajnie to rozjaśnia, ale to taki jest bajer i ja głównie z tego tutaj tych przycisków tutaj nie korzystałem, bo to się w nocy nieraz ciężko tutaj trafiało. Głównie korzystam z tego tutaj pilota i na tym pilocie możemy sobie zaprogramować różne tutaj ustawienia naszych trybów do grania. Te tryby gry, te tryby tej konfiguracji tego monitora można sobie ściągnąć tutaj z internetu i dowolnie sobie ustawić. Tutaj akurat o te trzy przepraszam, te trzy tryby tutaj gracza możemy sobie sami skonfigurować. I monitor też ma wbudowane tutaj takie, można powiedzieć, dwa tryby FPS, które niby tam zostały ustawione przez jakiś tam super pro gracz. Ja powiem Wam tak, że no, najlepiej mi się tutaj gra na tym tutaj ustawieniu. Nie wiem, czy to złapie, ostatnio złapało. No musicie mi wiedzieć, po tym eko jest tutaj FPS 2, na tym FPS 1 najlepiej mi się tutaj gra. I powiem Wam tak, że ten monitor no nie męczy się tutaj wzrok podczas grania. Śmiało można na tym monitorze grać. No ja najdłużej na tym monitorze grałem, muszę teraz się przyznać, z moimi przerwami około 20 godzin i nie było tam żadnego problemu tutaj z oczami. No kiedyś tak się grało, teraz już się trochę mniej gra.